Jesteśmy razem już rok. Dolnośląskie tajemnice są zawsze tam, gdzie można odkryć sekrety, skarby albo inne dziwne historie. Dzisiaj przegląd najbardziej tajemniczych miejsc, które odwiedziliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Bardzo dziwne podziemia koło pewnej rezydencji. Żeby sprawdzić, w jakim celu powstały, pojechaliśmy do pałacu, który znajduje się w Kluczowa i okoliczne wioski należą do człowieka, który nazywa się Jan Nepomucen Rust. To on, kupując pałac w Kluczowej, zleca jego modernizację i przebudowę słynnemu architektowi Szinklowi, temu samemu, który jest autorem pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Józef Mengele był w tym miejscu przynajmniej jeden raz. W podziemiach dawnego obozu w dzisiejszej Sieniawce Łużycka grupa poszukiwawcza odkryła bardzo dziwne pomieszczenia. W jakim celu tam powstały? Z powietrza kompleks budynków w Sieniawce wygląda naprawdę imponująco. Budynki otaczają potężny plac. Jeszcze przed II wojną światową na terenie Sieniawki, wówczas Kleinschenau, zaczęły powstawać koszary. One nie zostały dokończone, ponieważ w 1943 roku, w czasie trwania działań wojennych, kiedy już Niemcy zaczęli sobie zdawać sprawę, że prawdopodobnie nie wygrają wojny, kiedy alianckie bombowce coraz częściej niszczyły zakłady militarne na terenie III Rzeszy, powstał pomysł, żeby te zakłady militarne przenieść w miejsce znacznie bezpieczniejsze. Byliśmy również w malutkiej wiosce Podlesie, w której stoi najsłynniejsza lipa na całym Dolnym Śląsku. Została wykonana z żeliwa. Trwa wojna siedmioletnia. Król zatrzymuje się w gospodarstwie z numerem 21 u Dawida Polte. Gospodarz jest wzruszony. Bierze uzdę od rumaka królewskiego i przybija do stojącej przed domem lipy rodzaj kręgu, do którego przywiązuje konia. Wygłasza przy tym odkrywczą myśl. Z rumakiem jego wysokości należy obchodzić się dobrze. Oczywiście szukaliśmy też skarbów, dlatego pojechaliśmy do kopalni złota w Złotymstoku, żeby sprawdzić, czy za zawałem mogą ciągle czekać ciężarówki, uwaga, z wódką. Swoje udziały w tej kopalni miał Wit Stwosz. Za sfałszowanie weksla musiał nawet siedzieć. Arszenikiem ze Złotego Stoku został prawdopodobnie otruty Napoleon. To jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Do tego ma 40 tajemnych przejść, które nie są do końca poznane. Dlaczego powstały? Czy może to mieć związek z pewnym romansem? Elsa Krieger, przepiękna blondynka o orzechowych oczach, której matka była Rosjanką, natomiast ojciec był Holendrem. Trudno tak do końca powiedzieć, co łączy znacznie starszego właściciela zamku Czocha z tą młodziutką dziewczyną. Niemniej jednak po pewnym czasie Giczow po prostu kupuje Elsie teatr. Rycerze rabusie muszą mieć dobry widok na okolice, dlatego odwiedziliśmy najwyżej położony zamek w Polsce, 870 metrów nad poziomem morza. Rogowiec.
to bardzo trudny teren. Niewielka przestrzeń na wierzchołku, poza tym skały, dlatego tak zwany zamek górny znajdował się na najwyższej części tego wzniesienia. Natomiast mury znajdujące się od południowej strony wisiały jakby nad przepaścią, która miała prawie 25 metrów głębokości. Tylko tutaj można zobaczyć unikatową, jedyną na świecie monstrancję, która została odkupiona po II wojnie światowej za niewielką beczkę bimbru. Ale jest tutaj też coś, co nazywamy dzisiaj cysterskim komputerem. Odwiedziliśmy opactwo w Henrykowie. To wyjątkowe miejsce na mapie świata. Przyjeżdżają tu turyści ze wszystkich zakątków, ale Polacy często o nim zapominają. To tutaj, w wieży książęcej w Siedlęcinie, na ścianie znajduje się jedyne na świecie malowidło in situ, czyli tam, gdzie powstało, tam jest do dzisiaj, przedstawiające rycerza Lancelota z legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Jest pięknie. Głównym zadaniem rycerzy Okrągłego Stołu było odnalezienie świętego Graala, czyli kielicha, z którego Jezus pił w czasie ostatniej wieczerzy. Sam król Artur miał dziecko z własną siostrą. To jedna z bardzo brutalnych wersji tej legendy. Nie wiemy też dokładnie, ilu było rycerzy Okrągłego Stołu. Jedna wersja mówi, że było ich 150, inna, że 40, ale pewne jest jedno. Przynajmniej co drugi, a no, może co trzeci, podkochiwał się w żonie króla Artura, w pięknej Lady Ginevrze. To była niesamowita przygoda. W samym centrum Wrocławia, tuż przy wrocławskim rynku, odkryliśmy pomieszczenia po niemieckim banku. Wielkie, potężne sejfy, w których niegdyś prawdopodobnie leżały sztabki złota. A gdzie jesteśmy? To się okaże dopiero na samym końcu. Jest takie miejsce na Dolnym Śląsku, piękne i bardzo, bardzo tajemnicze, w którym zmarli przemówią do Was. Wiele lat temu pewien hrabia postanowił pozbierać płyty nagrobne z różnych miejsc i złożyć je w jednej świątyni. Wynikła z tego bardzo intrygująca historia. Piękny pałac należący do rodziny von Stillfried. Tuż za pałacem jest przepiękna lipowa aleja, która prowadzi do pewnego bardzo tajemniczego budynku. Minął rok, ale jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, gdzie możemy pojechać, co zobaczyć, jaką tajemnicę możemy wspólnie odkryć, prosimy o kontakt. Będziemy jeździć, odkrywać, sprawdzać i przede wszystkim pokazywać najpiękniejszy Dolny Śląsk w dolnośląskich tajemnicach.